Cześć. Dzisiaj ten hitowy produkt, o którym chciałam Wam powiedzieć, czyli primer do cieni, baza pod cienie do oczu z chińskiego sklepu Shine. W Shine znajdziecie markę Shiglam, to jest marka własna Shine, która wypuściła kosmetyki. Znajdziecie bardzo dużo kosmetyków na stronie Shine. I wśród tych kosmetyków są kosmetyki łudząco podobne do niektórych markowych, perfumeryjnych produktów. No nie jestem zwolennikiem takiego podania. Wiadomo, że chińskie produkty różnie jest z jakością i różnie jest z podejściem zdrowotnym producentów chińskich. Natomiast zdajmy sobie z tego sprawę, że większość produktów, które odnajdujemy w perfumeriach, które to produkty są makijażowe, są wypuszczane przez producentów fabryki chińskie i potem te produkty też znajdziemy po prostu w takich sklepach jak na przykład Shine, tylko pod inną nazwą. Tam między innymi bardzo dużo paletek przypomina paletki Colourpop. Ten primer, ta baza też przypomina jedną z baz wysokopółkowych, także nie chcę jakoś Was tutaj ani namawiać, ani zachęcać, ani zniechęcać. Ja sprawdziłam i tak naprawdę kupiłam tylko i wyłącznie tą bazę z Shine, dlatego że ona miała tam bardzo, bardzo, bardzo dużo opinii, takich opinii mega, mega pozytywnych. I w związku z tym, że do tej pory używałam głównie korektora albo bazy, które się totalnie nie sprawdziły na mojej powiece. Ja mam powiekę opadającą, która ma mocną fakturę, jest dosyć już pofałdowana i naprawdę trzeba umieć pracować z taką powieką. No to te bazy pod cienie się nie sprawdzały na moich powiekach i w zasadzie oprócz tego, że i tak rolowały się cienie, gdzieś tam schodziły, robiły się prześwity, no to wydawałam na te bazy czasami niemało, a się nie sprawdzały. Ta baza kosztowała mi 12 zł i jakież było moje zaskoczenie, gdy stwierdziłam, że od razu na głęboką wodę po prostu z bazą. I użyłam na nią cieni, które do tej pory absolutnie nie trwały na mojej powiece, tak? Bez względu na to, czy to był korektor, czy inna baza, one po prostu z tej powieki znikały, rolowały się, gdzieś tam schodziły do kącika. I nałożone na tą bazę, tylko zaraz Wam powiem, jakie kroki ja tutaj robię, one przetrwały do wieczora. Tak, wiem, to nie jest tak, że nałożymy sobie rano przed wyjściem do pracy czy szkoły cienie i one na bazę i one będą identyczne aż do wieczora, bo nie oszukujmy się, tak to nie działa, chyba że niektóre cienie w kremie, które rzeczywiście nałożone rano zostają z nami po prostu zastygnięte i nic ich nie rusza. Natomiast cienie sypkie nawet na taką bazę, która jest bazą kremową i też zastyga i razem z tymi te cienie na niej również troszeczkę zastygają, no to wiadomo, że pracujemy tą powieką wciąż i no i te cienie też delikatnie tracą koloryt, ale nie jest to zauważalne przez osoby z zewnątrz, tylko i wyłącznie jeżeli zamkniemy powiekę, gdzieś tam ją sobie rozszerzymy, wtedy jest to widoczne. Baza jest zamknięta w tubie i ta tuba ma aplikatorek identyczny jak w korektorach. Tak, jest to baza, która tak naprawdę daje bardzo delikatny kolor tylko do momentu, gdy ją nie rozprowadzimy. Zobaczcie teraz tak, to jest faktura mojej skóry i ja ją sobie kładę, tak. Tak też nakładam na moją powiekę i doklepuję paluszkiem. Rozprowadzam sobie, doklepuję ją paluszkiem. Tak, pamiętajcie, ciągle zresztą widać naokoło, które skóry, co się dzieje. Ok, ona już jest wklejona do skóry. Robi się taka powłoka, nie czuć jej absolutnie na powiece. Jest już doklejona i co się stało?
Tak. Faktura jest zblurowana, ona wygładza powiekę. Zobaczcie, o ile łatwiej potem nam pracować z cieniami, gdy mamy powiekę wygładzoną, gdy ta powierzchnia jest gładziutka, to wtedy dużo łatwiej nam się pracuje i z pędzlem, i z cieniami, i nawet z tymi osypującymi się, bo one dużo, dużo łatwiej się przyklejają tej powieki, dużo, dużo łatwiej nam się potem z nimi pracuje, tak? No i potem oczywiście bezpośrednio na taką bazę lądują cienie. Nie zauważyłam w stosunku do żadnych cieni jakichkolwiek problemów, czy to były cienie drogeryjne, czy wysokopółkowe, czy pojedyncze cienie. Pracowało się świetnie, także ja ze swojej strony polecam tą Shiglam Primer z Shine. Wiem, że różne są teraz opinie na temat tego sklepu i że bardzo dużo osób uważa, że sam sklep jest dosyć mocno kontrowersyjny, ale ja tutaj przyszłam Wam opowiadać o produkcie, nie o sklepie, i produkt jest po prostu sprawdzony przeze mnie przez około 2 miesiące już i mogę powiedzieć, że się sprawdza i warto za te pieniądze go gdzieś tam w swojej kosmetyczce mieć, szczególnie, że jest lato i szczególnie, że jest gorąco i szczególnie, że te cienie się utrzymują w różnym stopniu i nam ten makijaż różnie też się utrzymuje w 30-stopniowym upale, a na tej bazie jest dobrze, naprawdę. Trwałość świetna.